Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej serii na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Call of Duty Vanguard. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. A po tym jak przejdziemy Vanguarda, to ogramy sobie Call of Duty Modern Warfare, bo za chwilę w sumie wychodzi też Miles Morales, Spider-Man. Dobra, zaczynajmy kampanię, bo oczywiście tylko na tym będziemy się skupiać. Nazistowskie Niemcy. Ostatnie natarcie na jądro ciemności. Zarząd Operacji Specjalnych zwerbował naszą szóstkę pod moim dowództwem w jednym celu, by zdobyć dokumenty dotyczące tajnego projektu Phoenix, ostatniego dzieła III Rzeszy. Sojusz alianckich komandosów ma uderzyć w najsłabsze miejsce wroga. To miała być nasza pierwsza i jedyna misja. Patrzcie no tylko. To przepiękny świat. Kto chce go ratować? Piękny świat. Do swidania. Przemierzasz pomaleńku. Jazda. Do dzieła. Trzech gości wyskoczyło, a chłop się nawet nie skapnął, nie? Myślisz, że to się uda? Jeśli przejmiemy pociąg, mamy szansę. Wade Jackson. To pójdzie przodem. No ja mogę. Reszta, trzyma się blisko. O kurwa. Będę cię osłaniać z tego wagonu. Pamiętaj, nie chcę, żeby widzieli, że się zbliżamy. Jak będą martwi, to nic nie zobaczą. Spoko. Szkoda, że rzuciłem Nade'a, nie? Przypadkiem, bo przypadkiem. Ale jednak. Dobra, misyjka na cicho. Ja pierdolę, Nowak! Trzeba zmienić plan! Nie widzą mnie, bo jest ciemno. Znajdźcie inną drogę. Dobrze, że mamy tłumik. Gościu, jak ja strzelam. Wygląda na to, że łatwo nie będzie. Przeskoczcie na drugi pociąg i oflankujcie to. Gościu, jak ja strzelam, to nie ma co zbierać z przeciwników. Tam jesteś, bo ja ci kurwa tam nie widzę. Tu? No jeszcze ktoś tam strzela. Lepiej nie ryzykować. Tym razem wejdź na dach. Siema. Uwaga! Ciężarówki! Dostał przez siatkę. Żegnaj, typie. Cześć. Dobry sposób na ciężarówkę! Wiadomo, najlepiej kierowcę zawsze ściągnąć. O kurwa. Pojebany. Timo! Życie! Kurwa, ilu szkopów jedzie tym pociągiem? Pieprzyć to, włożę na dach! Tam nie ma osłony!
Nie słucha! Wychyl ten łeb, typie. Zbawy na wozie! Wieprzyć to! Trzymać ogień! Co on wyprawia? Zaraz go zabiją! Po obce wysiadł w ogóle. No pochuj mi. Nowak rozwalił kolejną ciężarówkę. Wiadomo. Ty, ale kurde, ta misja taka średnia. To wygląda jak Battlefield 3, tak szczerze mówiąc. Początek. Też w Battlefieldzie trójce było coś takiego, że żeśmy szli przez pociąg, jeśli się nie mylę. Gościu, wydupiej. Zbliżamy się do lokomotywy! Pospieszmy się! Według mapy dole niedługo się rozwidlają. Oczywiście! To jeden pociąg w lewo, drugi w prawo pojedzie? Proszę cię bardzo. O kurwa, spadłem. Jak to się stało? Co jest? Według mapy tory niedługo się rozwidlają. Oczywiście! Gramy na najniższym poziomie, bo chcemy tylko poznać historię standardowo. Jakbym miał się ochotę męczyć, to bym sobie zagrał na wyższym. Dobra, to auto out. Auto out. Frycek out. Kolejny frycek out, ten się kurna położył. Ten też out. To jest kurwa, raz, dwa, trzy. Już mnie bija. A tu fryc jest jakiś, dobra. To są sojusznicy, no to co, moja wina, że miał jakiś frycek bił w plecy, a ty tego nie zauważyłeś, bocie? Taki z ciebie przyjaciel na wojnie. Przejdę gdzieś, przejdę. Ło, co to kurwa jest? A to mój. To jakieś bugi są, ty. Jakieś bugi tekstur tu były. No, standardowo, nie? Znajdźcie grę, w którą ja grałem i nie znalazłem bugu w niej. Cholerny transporter! Uwaga na HM! Nie ma takich gier. Jak ty chcesz KM oflankować? Czy to Rix siedzi w tym czołgu? O kurwa, on jebnie z czołgu. O, dobra, nieważne. Nasz jebnął z czołgu. To było piękne! Kurwysyn. Nowak, walnij do maszynisty. Ta? No dobra. Maszynista leci, leży. Przejmij pociąg. O kurwa. Skacz! Tory się rozwidlają! Dzięki za pomoc, panowie. Udało się. Nie patyczkowali się z nami. Czy pan oficer raczy nam teraz wyjaśnić, co tu robimy?
Ruszamy do tamtej bazy morskiej. Na miejscu trzeba będzie zabezpieczyć cel. Chcę, żebyśmy coś zabezpieczyli, ale nie powie nam co. Kingsley już od początku nie chciał o tym mówić. To nie szukanie jaj wielkanocnych, co? Właśnie, stary, czego tu szukamy? Tego nie wiemy. Mówisz, że pierdolone SOE nie wie? Wiecie co? Pójdę zatrzymać pociąg. Znamy tylko nazwę. Phoenix. Więc nie mamy pojęcia, w co się właśnie pakujemy. Naszym celem jest wywiad. SOE twierdzi, że Szwaby wywożą z kraju coś ważnego. Może skrzynię z aktami. Świętego Graala wywiadu. My mamy to sprawdzić. Skoro to takie ważne, dlaczego nie wysłali armii? Wysłali naszą szóstkę. Stary, jesteśmy z różnych armii. Ba, a nawet z różnych kontynentów. Cicho, schować się! Dlaczego wybrali nas na tę samobójczą misję? Góra wybrała szóstkę specjalistów. Mamy uderzyć mocno i zniknąć bez śladu. Armia działa zbyt głośno i za wolno. Richard ma rację. Nie spodziewają się nas. Więc bierzemy te papiery i znikamy. Plan działań jest jasny? Zabić Szwabów. Wszystkich. To mój plan. Plan zajebisty. Wejście jest za stacją, za tymi torami. Przejmijmy papiery, zanim Szkopy się kapną. Dobra, wszyscy się skradają, to ja się będę skradł. Będę cię osłaniać z tego wagonu. Chryste! Znoszę w słupki. Co do roboty? Wyszłem! Hej, Fenyny! Chodź ci, au! Wzywają wsparcie! Zamknij mordę. Rozwalić ich! A ten gdzie ucieka? Uwaga na pociąg! Nie, właśnie, bo tu kurwa pociągi jeżdżą. Ale heada dostał, kurde, o kolejny. Dobra, panowie, osłaniajcie, ja podbiegam, cyk. Prosto przed nami. Psy, już niedaleko, dalej. Morda, kurde. Zdejmij snajpera. Proszę cię bardzo. Mordeczka, tylko amunicję bym potrzebował, wiesz? Wszyscy do środka. Pa, jaki kurde snajperinio wjechał na rejon. Gościu. Pyk. Który kolejny? O kurwa, zasłony dymną. Czyli stary puścił łąka. O, elo. Pyk. Nozum, cyk. Kurwa. Masz, leżysz. No i ja też leżę, bo mnie kurwa nie osłaniają te menele z mojego teamu. To te gnoje. Wszyscy do środka! Daj mi kurde to z powrotem. O, tych pajaców już tu nie ma teraz, tak? No i kurwa rewolwer. Cholera, nic nie widzę! O, no, nie! Co jest? Nie? Jak to cofnąć? Dobra, wyjebę to. Jak to wziąć? Halo? F. Dobra. Pyk. Leż tam, będą. Nie no, pies mnie goni. Do budy kundlu. A, pajek się schowałem, nie ma. Cyk. Cyk. Coś jeszcze? Cyk. Kurde, tak mu wyjebałem, że aż go wysadziło. Ktoś jeszcze biega. Drzwi po lewy! Im więcej, tym wesele! Trochę amunicji. O, tu jeszcze widzę. Dobra, zbierzmy. Mało zostało. Szukać kwatery dowodzenia. To musi być to. Jackson, otwórz drzwi! Ja jestem Jackson? Nie.
O kurwa, swastyki. Tfu. Przybyliśmy za późno. Wygląda na to, że się śpieszyli. Co tu mamy? Zbadaj. Feniks, musimy być blisko. A nie do końca. Szwaby przenoszą ładunek na okręt podwodny. Widzisz tych wiozących skrzynie? Założę się o wszystko, co mam, że to nasz cel. No to na co czekamy? Czas się ostro zabawić. No nareszcie. Nie. Właśnie, zapomniałem, że z nami dupa jest jakaś. Arturze, te dokumenty zawierają największy sekret III Rzeszy. A trzymają je tu. Na kompletnym zadupiu. No i? To bez sensu. To jakby wystawiać klejnoty na ganek. I to pod okiem kilku strażników. Tego miejsca powinna strzec cała niemiecka armia. Nie tylko my nie mamy pojęcia, czym jest ten Feniks. Więc naziści ukrywają go przed swoimi? Możliwe. Ci, którzy o nim wiedzą, muszą być bezlitośni. Ta. I po to mamy broń, by do nich strzelać. Skończyliście? Tamte akta lada chwilę odpłyną w siną dal. Wy troje. Idźcie na kładkę i naróbcie hałasu. Łeb, Nowak, za mną. Weźmiemy łódź. Kurwa. Idę. Nowak z wami. I z duchem twoim, gościu. Cześć, biurko. Cyk. Będziemy osłaniać składki. Poszukajcie wyjścia. Nie strzelajcie do nas, bo uciekniemy bez was. Cześć. Nara, tam jeszcze jakiś bot gdzieś strzela. Cyk. Pusto! Przeładowuję! Cyk. 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 Snajperinio, jak się patrzy, kurwa, panie. Pyk. Szybko! Okręt zaraz odpłynie! Gość w nogę dostał. Przeładowanie szybkie, ciach, 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 za skrzyneczką. Pyk. Pyk. Tym razem przynajmniej nie mamy. Pyk. Pyk. Jak kurna do was celuje snajper, nigdy się nie kładźcie. Trzeba być naprawdę niemieckim idiotą. A to nasz kurwa. Niemieckim idiotą. Żeby kurde się kłaść, jak do was snajper inio celuje. Daj mi granat też. Cyk, amunicja, kolejna. Za nimi! Wróg dostał! Cyk, raz. Dwa. O, nietrafiony. Tylec nam najda rzucił, panowie, uwaga. Albo i nie rzucił. Ten co tu leży jeszcze. Nadchodzą! Gdzie nadchodzą, bo nie widzę. Ja bym główkę wystawił. Musimy się przebić. Kurwa, dawaj młotek. Dobra, widzę. Łódź jest w następnym doku. Już blisko. Nasz oddział jest na kładce. Widzę ich. Uważaj, gdzie strzela. Dobra. Kończy nam się czas, okręt zaraz odpłynie. Biegnę, biegnę. Widziałem, jak ładują skrzynie na okręt. Osłaniajcie nas, wchodzimy na pokład. Powodzenia, dzieciaki, poszukam nam wyjścia. Jest włas, to tu, chłopcy. Znajdźmy te skrzynie i wiejmy stąd. Richard, osłaniaj nas. Nowak, uwaga przed nami! Uwaga na rykoszety! Ty frycu zajebany. Musimy zatrzymać tym okrem! Cofnąć się do tyłu! Załatwić ich! Tyk.
O kurwa, cię wystraszyłem. No idź no, coś stoisz. Ta. Musi być w sterowni. Otwórzmy ten włas. Trzymaj się blisko. Rzucam granat. Czysto. Ty zaś ten granat wrzucił do środka im jakoś? Nie żyją. I kurwa, Afroamerykanie nie pierdoli w tańcu. Tak się będziesz skradał? Nowak, znasz się na zamkach. Czyń honory, dobra? To im pizda. Gościu, weź to urwij po prostu. Takie kłódkę to palcami rozdupcisz. To zły znak. Pora ruszać. Już. Nowak, pomóż mi. No tak, i teraz się... Granat, uwaga! O, siema. Nowak! Nowak! Ruska? Brytyjczyk? Australijczyk? I jeszcze to. Ale skończ. Kurwa, śmieszy mnie to, ale to jest chaos. To Brytyjczyk? Jestem z Cambridge, to widać. Za... Niekulturalnie, tak? Rujnować czyjś wieczór. Czwarta sonata Beethovena ma piękne, lecz trudne fragmenty. Chciałem się skupić na nich. Nie na was. Czy ten murzyn wydaje wam rozkazy? I wy go słuchacie? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehl entgegenzunehmen. Es spricht auch Deutsch? Proszę, śmiało. Nadreński akcent. Pewnie jesteś z Neustadt. Za okupacji widziałeś francuskich żołnierzy, takich jak ja. Nosili otwarcie broń. Brali kobiety. Kiedy mówisz, to właśnie słyszę. No. Urocze. Znów was mamy. Słyszysz to? To my znów was bierzemy. Pierzemy. Pierzemy. Cóż za ciekawy dobór słów. Już ci mówiłem. Dalej, skończ z tym. Ta. Tego pragniesz. Poświęcić się dla nich. By być dowódcą. Ale ja nie dam ci, czego chcesz. Wręcz przeciwnie. Nowak, nie! Wy podłe kundle! Na co przyjdzie? Zatukujecie! Jego. Reszta do ciężarówki. Przekręcie się, kurde!
Jezu Chryste. Taki los. Ludzie tracą życie, jak góra daje dupy. A z jakiej racji winisz Artura? Bo to przez niego i przez Wade'a. Ten skurwiel porzucił nasz oddział. Masz rację co do Wade'a. Jak znowu się pokaże, to osobiście go zatłukę. O tak, obwiniajmy siebie nawzajem zamiast Niemców. Pochórzę tę mierzkę mórzską jego. A się jego syłodnia silno postradało. Chcesz mi tym zaimponować? Spokojnie. To nic nie zmieni. Freisinger i tak nas pozabija. Freisinger? Nazista. Ten, który zabił Nowaka. To twój stary znajomy? Owszem, znamy się. Ta? To co was pieprzyś tak na... Freisingera! Artur nas z tego wyciągnie. Co, bo to twój kumpel? Nie zawsze nim był. Ale widziałem go w akcji. Ludzie giną. To wojna. Czasem jedynym sposobem, by uczcić poległego żołnierza, jest dokończyć misję. Ale to nie jest takie łatwe, gdy masz na sobie jego krew. Dowódca musi rozumieć, co znaczy stracić swoich. Jakie to uczucie, gdy ufając ci, idą na śmierć. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Ja swoją okazję miałem podczas D-Day. Żołnierze, słuchajcie! Do świtu mamy czas, by osiągnąć nasz cel! I zdaje się, że Szwaby już o nas wiedzą! Mamy jedną szansę, by zniszczyć artylerię na brzeżu! Nie zawiedźmy podczas jutrzejszej inwazji nici! Szkoliłem was do tego! Bądźcie lepsi od marynarki! Zdobądźcie schrony! Zniszczcie ich działa! Strzelcie flary po skończonej robocie! Dobra, to wszystko. Wiecie co robić. Powstać! Wpiąć się! Czekać! Widzimy się na dole! Operacja Tonga. Zniszcz upocnienia brzegowe. 44 rok, czerwiec we Francji. No dobra. Dążę do sojuszników przy wiatraku. Nie mamy broni. Tam idą fryce. No nie pierdol, że mnie widzisz. Naprawdę mnie zobaczył koleś? O kurwa. Dobra, muszę się schować. No nie dałem rady się schować. Tylko jak ja mam tu przejść w takim razie? Między nimi. No ale to zaraz sobie ogarniemy. Kolejnym odcinku. No teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i miłego popołudnia. Cześć.